Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy w studiu Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w studiu Tygodnika Wprost. Naszym gościem jest pan Maciej Maksymilian Latos, dyrektor finansowy firmy Roche. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, chciałam zapytać o taką rzecz. 10 czerwca została powołana bardzo ważna inicjatywa, wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i firm farmaceutycznych inicjujących ważne przedsięwzięcie mówiące o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce w celu rozwoju polskiej medycyny. Dlaczego firma Roche zdecydowała się wziąć udział w tym przedsięwzięciu? Ambicją firmy Roche jest poprawa jakości życia polskich pacjentów i żeby to osiągnąć, bardzo ważna jest innowacja. I to, co robimy jako Roche, to wydajemy bardzo dużo pieniędzy na innowacje. W ostatnich 6 latach wydaliśmy ponad 4 miliardy złotych. W ostatnim roku ponad miliard złotych. Angażowaliśmy się również w wiele inicjatyw publiczno-prywatnych. Między innymi pracujemy z uniwersytetami medycznymi, a tworzyliśmy czy współtworzyliśmy razem z Narodowym Instytutem Onkologii Ośrodek Badań Wczesnych Faz. I teraz widzimy Warsaw Health Innovation Hub jako kontynuację tej drogi i podniesienie tej współpracy na jeszcze wyższy poziom. Postrzegamy Warsaw Health Innovation Hub jako unikalną inicjatywę na poziomie polskim, ale również na poziomie centralnej i wschodniej Europy. I mamy nadzieję, że połączenie strony prywatnej i strony publicznej doprowadzi do usprawnienia polskiego systemu zdrowia i również wymiany doświadczeń, która na koniec dnia pomoże polskim pacjentom. Taka współpraca publiczno-prywatna, jeżeli chodzi o polską ochronę zdrowia, jest rzadkością tak naprawdę. Czy pan się jej nie obawia, czy to jest raczej trzeba to traktować w kategorii wyzwania i szansy, jeżeli chodzi o polski system ochrony zdrowia? My traktujemy to jako szansę. Patrząc na medycynę, medycyna jest znacznie bardziej skomplikowana niż była jeszcze kilka lat temu. Patrząc również na ścieżkę pacjenta, jest wiele wyzwań w poszczególnych etapach ścieżki pacjenta, zaczynając od prewencji, następnie przez diagnostykę, aż do leczenia. I zdajemy sobie sprawę, że jedna jednostka, czy to prywatna, czy publiczna, nie jest w stanie zaadresować wszystkich problemów, które w polskim systemie ochrony zdrowia są. W związku z tym widzimy tą potrzebę współpracy wielu partnerów, aby wypracować te rozwiązania. W związku z tym widzimy to jako szansę. Oczywiście zajmie nam trochę czasu, żeby dopracować szczegóły i efektywnie pracować, ale mam nadzieję, że Warsaw Health Innovation Hub będzie taką platformą, która to usprawni i umożliwi. A co firma Roche jest firmą globalną? Co chcecie wnieść do polskiego systemu ochrony zdrowia właśnie w tym projekcie? Chcielibyśmy wnieść kilka rzeczy. Jednym istotnym punktem to są nasze kompetencje szeroko rozumiane informatyczne. W Polsce mamy globalne centrum usług informatycznych, które zatrudnia ponad 500 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z obszaru informatyki, ale również bioinformatyki, specjalizujących się w nowoczesnych technologiach. I to są specjaliści, którzy dostarczają rozwiązania dla ponad 100 krajów, dla innych spółek w ponad 100 krajach na świecie. I chcielibyśmy te zasoby wnieść do wspólnej puli know-how w ramach Warsaw Health Innovation Hub. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest nasze doświadczenie w różnego rodzaju obszarach terapeutycznych. Jako Roche działamy m.in. w onkologii, neurologii. Będziemy też chcieli wejść w nowe obszary jak okulistyka. I mamy wielu specjalistów, którzy mogą wspólnie pracować nad rozwiązaniami dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Takie najważniejsze obszary, które właśnie pan widzi, że Warsaw Health Innovation Hub może wspomóc polski system ochrony zdrowia. Jakie pan widzi te najważniejsze obszary, w których chcielibyście wziąć też udział? Troszeczkę już pan powiedział, onkologia, tak, neurologia. Tak, z naszego punktu widzenia na pierwszym etapie chcielibyśmy zająć się rakiem płuca. Jest to duży obszar, jest to obszar, który rocznie jest leczonych ponad, czy choruje ponad 20 tysięcy pacjentów i widzimy szerokie pole do poprawy sytuacji pacjentów w tym obszarze, zaczynając od nowoczesnej diagnostyki, poprzez dostęp do innowacyjnych terapii, w tym do
medycyny personalizowanej, tak zwanego leczenia celowanego. To będzie ogromna szansa dla polskich pacjentów, ale też, tak jak rozumiem, dla polskich klinicystów i naukowców, że będą mogli brać udział w tych przedsięwzięciach realizowanych przez ten projekt. Dokładnie. To jest też ważny efekt. Z jednej strony pacjenci będą mieli dostęp do przełomowych, innowacyjnych terapii, ale również klinicyści, lekarze będą mogli poszerzać swoją wiedzę i będą również mogli uczestniczyć w kształtowaniu rozwoju medycyny. I co na koniec też jest ważne, mam nadzieję, że w ramach Warsaw Health Innovation Hub również cała polska gospodarka zyska na innowacyjności i na inwestycjach. Czy wiemy już, kiedy możemy spodziewać się pierwszych konkursów w tym projekcie? Plany mamy ambitne. Chcielibyśmy w ciągu miesiąca, dwóch wystartować z pierwszym projektem. To, co doceniamy w ramach Warsaw Health Innovation Hub, to jest podejście. Podejście, które skupia się na wymiernych projektach, które mają przynieść konkretny efekt dla pacjentów. I to, co doceniamy, to jest również to, że te projekty powinny przynieść ten efekt w niedługim czasie. I to, co będziemy robić, to będziemy chcieli stworzyć prototyp, go przetestować i następnie, jeżeli ten prototyp będzie działał, to dalej wyskalować na cały kraj, na cały obszar terapeutyczny. Czyli jest szansa na wdrożenie w całym polskim systemie ochrony zdrowia tego projektu, który uda się zrealizować? Takie mam nadzieję i tego sobie i przede wszystkim pacjentom życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Maksymilian Latos, dyrektor finansowy firmy Roche Polska. Dziękuję bardzo.